Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku na kanale Monika i Robert. Tutaj za mną w tle widzicie mój ogródek, na którym będę dzisiaj strzygła żywopłot i ogólnie będziemy tutaj trochę spacerować wokół domu. Pokażę Wam, jak wyglądają ogródki działkowe właśnie tutaj w Danii, więc zapraszam do oglądania. Myślę, że będzie ciekawy odcinek. Tymczasem Axel kończy sobie jeść śniadanie i my będziemy się ubierać i wychodzimy na zewnątrz. Tymczasem kolejne dziecko zgłodniało. Ja miałam się zabrać za koszenie tego żywopłotu dzisiaj. No raczej się powstrzymam jeszcze trochę, może później. Bo w nocy padał deszcz i wszystko jest po prostu mokre, więc lepiej tego nie ruszać. Mega, mega zarośnięty. Akurat tutaj z tyłu widać to, co tutaj u góry, to nie nasze, bo to jest kwestia sąsiada, który tak się składa, że od dwóch lat nie przystrzykł żywopłotu. Odkładam na chwilę tą piłę. Tutaj zobaczcie, za mną na naszym ogródku jest wszędzie właśnie żywopłot i to jest bardzo popularny w Danii. Po prostu mam wrażenie, że Duńczycy nie stawiają płotów, tylko po prostu sadzą żywopłoty. Akurat rozpoczyna się taki sezon strzyżenia, że tak powiem, żywopłotów. I tutaj zobaczcie za mną, jak to wygląda. Pokażę Wam taki widok cały z góry. Po prostu rzut na osiedle. Zobaczcie, tutaj jest właśnie widok z mojego balkonu. Nie wygląda to jakoś super zachwycająco. Przy okazji możecie zobaczyć właśnie, jak wygląda takie osiedle. I tutaj zobaczcie, wszędzie są po prostu żywopłoty. Te żywopłoty w tym momencie nie są zbytnio wystrzyżone, więc wygląda to, jak wygląda. Mniej więcej one wyglądają wszystkie tak samo. To jest oczywiście zależne od miejscowości, od tego, czy to jest osiedle domków parterowych, czy takich właśnie tutaj jak u nas dwupoziomowych, ale w zasadzie to wygląda bardzo podobnie, bardzo zbliżone. Właśnie te ceglane ściany i wszystko tak właśnie tutaj jest. Idziemy na spacer, właśnie tutaj z Robertem, z dziećmi. I tutaj właśnie widzicie wokół mnie wszędzie żywopłoty. Takie żywopłoty trzeba kosić zwykle dwa razy do roku, to jest w czerwcu i we wrześniu, więc nie ma z tym takiego większego problemu. Ale zobaczcie, no po prostu wszędzie, wszędzie. Wszędzie dookoła żywopłoty. Naja! Akselek! My idziemy się przejść, pokażemy Wam, jak wyglądają duńskie ogródki działkowe. My nie mamy działki, nie mamy rodu, ale pokażemy Wam, jak wygląda to z wierzchu. Pokażemy Wam, jak wyglądają duńskie rody. Wyglądają mniej więcej działki właśnie w Danii. Może nie powinnam tak nagrywać cudzych ogródków, bo trochę to jest niegrzeczne. Tutaj takie małe altanki. Tutaj nawet płotu nie mają. Nawet na tych ogródkach działkowych bardziej popularne są żywopłoty, niż takie standardowe płoty. W Polsce. Furtka. Ale zazwyczaj to wygląda właśnie mniej więcej w ten sposób. Z tego, co ja widziałam, że są takie zwykłe, naprawdę bardzo proste altanki. Idziemy z dziećmi, ale tam Axel trochę zaczął płakać i Robert troszkę przyspieszył tempa, żeby tutaj tak nie było głośno, ale już słyszę, że się uspokoił, bo już go nie słychać. I tutaj zobaczcie za mną. Też takie wejście do altanki, takie proste naprawdę. Zwyczaj te altanki, te działki nie mają prądu, więc to jest takie naprawdę tylko dla ludzi, którzy lubią po prostu przebywać na świeżym powietrzu. Domy w Danii, jeżeli mamy dom i ogród, to zazwyczaj Duńczycy wolą jednak mieć trawkę, jakieś takie ozdobne roślinki ewentualnie. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie te ogródki działkowe, to często można spotkać, że robione są grządki, uprawiane są warzywa, robione jakieś szklarnie z pomidorami i tak to wygląda. Po prostu chyba ludzie mamy taką tendencję do tego, że lubimy
uprawiać ziemię. Nieraz niektórym się to po prostu włącza i tak. Nie potrzeba nawet do tego, tak jak widać, prądu. Jeśli chodzi o wodę, no to zakładam, że na pewno jest doprowadzona tam woda, chociażby po to, żeby podlewać później te roślinki. Mówiłam Wam o tym, że w Danii najczęściej właśnie można spotkać, jeśli chodzi o ogrodzenia, to te żywopłoty. Natomiast jeśli chodzi o tuję, to bardziej właśnie jako ozdoba ogrodu, gdzieś tam posadzone w boku. Nawet nie wiem, gdzie teraz tutaj Robert poszedł, w tą stronę, więc idę w tą stronę. Tutaj może Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Normalnie tak jak na działkach w Polsce trochę można się poczuć. Chociaż wiem, że na działkach w Polsce często właśnie budowane są domy mieszkalne. Tutaj też można to spotkać, też o tym słyszałam właśnie w takich większych miastach. Także zarówno w Polsce, jak i no chyba w każdym kraju jest to dosyć popularne, bo my ludzie po prostu tak mamy, że lubimy spędzać czas właśnie na swoich trawnikach, uprawiać warzywa, owoce. Ktoś tutaj sobie obszedł problem nieposiadania prądu, bo zamontował sobie takie panele na dachu. Też tak można. No, tak jak tutaj widać, to nie jest duża działka. Nie wiem, one mają z 250 metrów. Tak na oko. Jabłka, aj. Ale tutaj, nie wiem, może ktoś jest, to może lepiej nie. Widziałeś, jakie ładne jabłka? Zerwałaś jedno? Nie. No a teraz tak bardziej technicznej strony, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że jeżeli chce się mieć taką działkę, to trzeba ją po prostu zwyczajnie kupić. Ona kosztuje od 20 tysięcy koron. Nawet kiedyś widziałem za 15 tysięcy koron, to sprzedawali nasi sąsiedzi, ale to była działka nieuzbrojona, bez wody i bez prądu, więc taka niezbyt ciekawa, tylko po prostu kawałek ziemi. Takie troszeczkę lepsze działki w dobrych lokalizacjach potrafią kosztować nawet do 100 tysięcy koron, a gdzieś chyba nawet kiedyś widziałem nawet i droższe. Ale uważam, że to jest dosyć tanio, bo sprawdzałem niedawno na polskim Allegro i działki na Rodach kosztują po 100-150 tysięcy złotych, co jest dla mnie masakrą cenową. W ogóle jak za działkę można tyle zapłacić. W Danii jest jeszcze coś takiego jak, nie pamiętam dokładnej nazwy, ale to taka organizacja ogrodowa. Jeżeli ma się dom, mieszkanie należące do spółdzielni i chce się mieć działkę, ogródek, to płacąc chyba 500 koron rocznie, można wydzierżawić, może troszeczkę więcej, można wydzierżawić taki kawałek ziemi. W tym momencie, na tym filmie tego Wam nie pokażemy, ale kiedyś pracowałem z takim starszym gościem, nazywał się Karl i on właśnie korzystał z czegoś takiego nad jeziorem. Widzieliśmy, jak to wygląda, to jest zwykły kawałek ziemi, gdzie można sobie, on sobie grządki akurat miał i tak sobie funkcjonował. Kosztowało go to rocznie naprawdę bardzo niewielkie pieniądze. I na tamtej działce miał wodę, ale nie mógł mieć budynku. To jakoś tak to się odbywało. Ale ciekawa opcja. Zauważyłam, wjeżdżając, wchodząc tutaj, wychodząc z tych działek, że zobaczcie, są normalnie skrzynki na listy. Więc można powiedzieć, że trzy osoby tutaj po prostu mieszkają. Na stałe być może gdzieś tam są jakieś fajniejsze te domki. Ja tak całych nie obeszłam. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnych filmików na kanale Monika i Robert.